W miniony wtorek 15 marca w Urzędzie Miasta zwołana została 25. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni w trybie pilnym zajęli się rozpatrzeniem i podjęciem dwóch uchwał. Pierwsza miała charakter intencyjny i dotyczyła wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach Tomaszowa Mazowieckiego. Jej podjęcie było konieczne do tego, by miasto mogło wystąpić o środki zewnętrzne na zakup nowych, hybrydowych autobusów oraz modernizację bazy transportowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Szanowni Państwo, jeśli to się uda, Tomaszów Mazowiecki będzie jedynym miastem w Polsce z całkowicie czystym, ekologicznym transportem miejskim. Jeśli to się uda, jeśli otrzymamy dofinansowanie, w końcu będziemy mogli zrealizować tak długo oczekiwany przez mieszkańców projekt, realizację projektu, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w mieście. To niesłychanie ważny element rozwoju naszego miasta. To niesłychanie ważny element poprawy czystości, poprawy ekologii w naszym mieście. Wiemy, że stan powietrza Tomaszowa Mazowieckiego pozostawia wiele do życzenia. Nie dalej, bo wczoraj odbyła się w tym zakresie bardzo ważna konferencja wspólnie organizowana z powiatem opoczyńskim. Wprowadzenie na nasze tomaszowskie drogi hybrydowych autobusów, ekologicznych, czystych autobusów na pewno przyczyni się do poprawy jakości powietrza, bo przecież mam nadzieję, jestem przekonany, że tomaszowianie zamienią swoje samochody na publiczny transport, czy tym samym oczywiście zmniejszy się również zanieczyszczenie powietrza i będziemy mogli cieszyć się bezpłatnymi, nowoczesnymi autobusami w Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze jeden ważny aspekt. Wielokrotnie zapowiadałem w kampanii wyborczej, że chciałbym, żeby Tomaszów był miastem otwartym, miastem otwartym dla swoich mieszkańców, miastem otwartym dla przedsiębiorców. To jest kolejny krok, żeby otworzyć nasze miasto, otworzyć dla mieszkańców, którzy w Tomaszowie płacą podatki, bo tylko tacy tomaszowianie będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Tak więc ci, którzy jeszcze nie płacą podatków, a z Tomaszowem są związani i wiedzą, że będą chcieli korzystać z komunikacji miejskiej, najwyższy czas, żeby płacili podatki i dzięki temu będą mogli już niebawem korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ale to nie tylko hybrydowe autobusy i nie tylko bezpłatna komunikacja. To jest modernizacja bazy transportowej, modernizacja przystanków, modernizacja całego systemu IT, który będzie dyrygował, czy będzie organizował transport. Będziemy mogli cieszyć się nowoczesnymi przystankami, będziemy mogli w telefonach sprawdzić, gdzie znajduje się, w którym miejscu miasta znajduje się autobus, na który oczekujemy. Na przystankach będziemy mogli zauważyć, za ile minut ten autobus do nas dotrze. W związku z czym jestem przekonany, że w sytuacji, kiedy uda nam się tylko otrzymać to dofinansowanie, Tomaszów będzie się zmieniał, będzie coraz bardziej nowoczesnym miastem i myślę, że z Państwa pomocą, z pomocą mieszkańców, na pewno damy radę. Drugi temat, nad którym pochylili się radni na wtorkowej sesji, dotyczył uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a dokładniej wyznaczenia na Zalewie Sulejowskim stref, w których będzie można pływać łodziami motorowymi. To była wspierająca uchwałę Zarządu Sejmiku Województwa Łódzkiego, który podjął uchwałę dotyczącą, jakie motorówki z jaką mocą silnika mogą pływać po Zalewie Sulejowskim. Co prawda Rada Miasta Tomaszowa uchwałę podobną przyjęła w miesiącu poprzednim, jednakże Sejmik Województwa przyjął uchwałę nową, uwzględniającą wszystkie te uwagi i teraz oczekiwał, żeby samorządy wypowiedziały się w formie uchwały, czy popierają tę uchwałę przyjętą przez Sejmik Województwa, czy też nie popierają. Przy sporej dyskusji radnych, radni przyjęli uchwałę, która to pozwoli na to, że na Zalewie Sulejowskim będą pływały motorówki z większymi troszkę silnikami, które niektórzy mówią, że bardziej natlenią tą wodę. Ale tutaj są różne opinie. Mam nadzieję, że poprawi się jakość wody. Mało tego, że pobudzi to Zalew Sulejowski do tego, żeby zaczął żyć. Może nie tak zalew, jak społeczność wokół zalewu. Pobudzi się turystyka, powiedzmy, wokół zalewu, bo ściągnie niektórych fanatyków, może ludzi lubiących pływać motorówkami z większymi silnikami. A to o takie coś chodzi, żeby pobudzić turystykę w okolicach naszego miasta, w okolicy Zalewu Sulejowskiego. I takowy miało to cel. Jak najbardziej my jako radni wspieramy to, żeby
wokół zalewu zaczęło się coś wreszcie dziać. Nie stał tylko sam sobie, tylko służył społeczeństwu.